Cześć dzieciaki! Opowiem wam o jesieni. Jest to pora roku, występująca zaraz po lecie. Jesienią dni stają się krótsze. Temperatura na dworze spada, często pada deszcz i wieje wiatr. Kasia i Tomek bardzo lubią jesień. Nawet gdy pada deszcz, bo uwielbiają skakanie po kałużach. Zakładają wtedy kalosze, kurtki przeciwdeszczowe, chwytają parasol i biegną bawić się na całego. Zato Zosia kocha jesień za to, że jest piękna i barwna. Uwielbia, gdy spadają z drzew kolorowe liście. Wtedy razem z mamą zbierają najpiękniejsze okazy. A Jacek. Uwielbia zbierać kasztany i żołędzie, potem robi z nich cudowne ludziki i zwierzątka. Ala zaś przepada za jesienią, ponieważ uwielbia oglądać z bratem wiewiórki, które zbierają zapasy na zimę. A Maja za to robi zapasy razem z mamą. Pomaga jej robić różne przetwory na zimę, ale najbardziej lubi pyszne drzemy i konfitury. Posłuchajcie kilku ciekawostek o jesieni. Dlaczego jesienią liście spadają z drzew? Drzewa w ten sposób przygotowują się do zimy. Muszą zrzucić liście, żeby nie tracić wody podczas zimy. Drzewa doskonale wiedzą też kiedy mają to zrobić. Dzieje się to właśnie jesienią, kiedy dni zaczynają się robić krótsze i mniej słońca dociera do drzew. Między liściem a gałązką drzewa tworzy się przegroda, która blokuje dopływ wody do liścia. Liść bez wody usycha, a gdy zawieje wiatr, odpada od gałęzi. Dlaczego liście zmieniają kolor na jesień? Jesienią dni robią się coraz krótsze. Drzewa mają coraz mniej dostępu do słońca. To właśnie słońce jest niezbędne do istnienia zielonego barwnika w liściach, czyli chlorofilu. Wtedy widoczne stają się inne barwniki: antocyjany, dające barwę czerwoną, karoteny, które dają barwę pomarańczową, a także flawonoidy, które dają barwę żółtą. Dlaczego ptaki odlatują na zimę? Niektóre ptaki. Nie dałyby rady przetrwać w warunkach zimowych. Główną tego przyczyną jest brak możliwości zdobycia pokarmu oraz niska temperatura. Małe owady, pająki i robaczki, którymi żywi się wiele ptaków, chowają się do swoich kryjówek. Brakuje również nasion i owoców. Dlatego wiele gatunków ptaków odlatuje na zimę do ciepłych krajów. Do takich ptaków należą m.in. bociany. Taki doskonale czują zmiany pogody. Gdy zauważą, że dzień staje się krótszy, jest to dla nich sygnał do odlotu. A wiedzieliście, że pory roku na półkulach występują na opak? Gdy u nas jest jesień, na drugiej półkuli zaczyna się wiosna. A gdy na naszej półkuli północnej jest zima, to na półkuli południowej jest gorące lato. Wyobraźcie sobie, że w Australii. Mikołaj przypływa do dzieci na desce surfingowej, bo gdy u nas pada śnieg, oni mają upał. Jak zwierzęta przygotowują się do zimy? Niedźwiedzie, jeże i borsuki jesienią bardzo dużo jedzą. Dzięki temu gromadzą zapasy tłuszczu, który ma wystarczyć im na całą zimę. Ich sposobem na przetrwanie tej pory roku jest zapadanie w sen zimowy. Wiewiórki zaś jesienią gromadzą zapasy w swoich dziuplach i kryjówkach, zbierają orzechy i żołędzie, które będą jadły zimą. Zając wilk i lis za to, zmieniają futro. Ubarwienie zimowe pozwala zwierzętom lepiej się ukryć, a także sprawia, że jest im po prostu cieplej. A jak ludzie wykorzystują jesień i przygotowują się do zimy? Ludzie też robią zapasy na zimę. Wrzesień i październik to czas zbioru największych plonów na polach i w ogrodach. Zbieramy warzywa, takie jak ziemniaki, marchew czy buraki, a w sadach zbieramy owoce, głównie jabłka, gruszki i śliwki. Jesienią zbieramy także orzechy najpopularniejsze to laskowe oraz włoskie. Zebrane plony Zamieniamy w pyszne przetwory lub chowamy w ciemnym i chłodnym miejscu, żeby służyły nam podczas zimy. Ludzie nie zmieniają futra na zimą jak zwierzęta. Ale naszym sposobem na chłodne dni jest zmiana ubioru. Gdy nastaje jesień i robi się chłodniej, wyciągamy z szafy ciepłe buty i kurtki. Jesteśmy już odpowiednio ubrani. Więc zapraszam was na wycieczkę do lasu. Co to za drzewo? Patrzę na liście, ale jakoś nie kojarzę. To popatrz na owoce, Karolku. To żołędzie! Hm, to przecież dąb. Brawo, Karolku. Spójrz. Dęby mają smukły pień i rozłożystą koronę. To potężne i mocne drzewa. Moja mama mówiła, że ich drewno wykorzystuje się do produkcji mebli. To prawda, Karolku. Dębowe meble są cenione ze względu na swoją trwałość i odporność. Jak zauważyłeś, owocami dębu są oczywiście żołędzie. Ale nie wiem, czy wiesz, że jeśli zwisają na długich ogonkach, będzie to dąb szypułkowy, a jeśli są osadzone bezpośrednio na pędach, to mamy do czynienia z dębem bezszybułkowym. Weźmy też troszkę liści. Zobacz, mają one krótkie ogonki, odwrotnie jajowaty kształt, a ich wierzchołki są zaokrąglone. Patrz, Alu, to grzybek! Może go weźmiemy? Dałbym go tacie na zupę grzybową. Fajny pomysł, Karolku. Ale muszę cię zmartwić. Ten grzyb jest śmiertelnie trujący. Popatrz, ma zielonkawy, gładki kapelusz i strzępiasty pierścień. Podejrzewam, że na stałe przytwierdzony do trzonu. To na bank jest mu homor sromotnikowy. Lepiej omijać go z daleka. No dobrze, ale zobacz, tutaj obok to już na pewno jest borowik. Zrywamy? Lepiej sprawdźmy w atlasie grzybów. Ma brązowy i gładki kapelusz, nie ma blaszek, wygląda jak borowik. Ale zobacz, łatwo pomylić go z goryczakiem żółciowym. To niejadalny i bardzo gorzki grzyb zepsułby ci całą zupę. Z grzybami trzeba bardzo uważać. Czasami sam atlas nie wystarczy. Potrzebna jest osoba z doświadczeniem. Jak na przykład twój tatuś. To lepiej nie zbierajmy tego grzyba. Nie chcę mieć gorzkiej zupy. Co to za drzewo, Karolku? Hmm, nie wiem. Chyba buk. Nie, Karolku. To klon zwyczajny. To bardzo popularne drzewo. Zobacz, ma owalną i rozłożystą koronę, a jego kora jest spękana i czarnobrązowa. Jego owoce to skrzydlaki, zwane noskami. W środku są ciężkie nasionka, a skrzydełka umożliwiają im przemieszczanie się z wiatrem. Liście klonu zwyczajnego są duże i mają dłoniasty kształt. Składają się jakby z pięciu części. Mają długie ogonki i ostro zakończone brzegi. Przypomniałem sobie, przecież to symbol Kanady. Taki liść jest na jej fladze. Masz rację, Karolku. Klon to bardzo ważne drzewo dla Kanadyjczyków. Wiedziałeś, że pozyskują z niego syrop klonowy? Jest mega słodki i w niektórych krajach polewa się nim naleśniki. Brzmi smakowicie. Muszę kiedyś spróbować. Karolku, popatrz ile szyszek. Skąd się one wzięły? Na pewno z jakiegoś iglastego drzewa. Ale jakiego? Przyjrzyjmy się. To chyba szyszka sosny. Ale super. Mama mówiła, że w lasach sosnowych rosną podgrzybki brunatne. Znam te grzyby. Świetnie nadają się do suszenia i przetworów. Poszukajmy ich. Patrz, są. Hmm, ale nie wiem, czy to na pewno one. To może zaniesiemy je do sanepidu. Tata mówił, że jest tam pan, który sprawdza grzyby. Super pomysł, ale nie mamy pieniędzy. Spokojnie, Karolku. Ta usługa jest bezpłatna. O, jak miło. Ale wiesz co? Nie mam ochoty czekać. Chcę moją zupę zjeść od razu. Poszukajmy innych grzybów. Popatrz, Karolku, są. Ala, to trójaki. Zobacz, jakie mają śliskie kapelusze. Oj, Karolku, to maślak, jeden z najpopularniejszych grzybów jadalnych. Rozpoznam go wszędzie. Weźmy go. Nie, nie wyrywaj go. Grzyby powinno się bardzo delikatnie wykręcać. O, o. Nie wiedziałem. Przepraszam. Następnym razem będę już pamiętać. Ala, zobacz, to kasztany. Hm, na jakim drzewie one rosną? Na kasztanowcu, Karolku. To drzewo ma bardzo charakterystyczne liście. Są duże i maczugowate. Na pewno przydadzą się do twojej niespodzianki. Weźmy też kilka kasztanów na ludziki. Ala, a wiesz, że kasztany można jeść? Tak, Karolku, ale nie takie jak z naszego parku. Zjeść można tylko specjalną odmianę, czyli kasztany jadalne. Próbowałam ich na jarmarku Bożonarodzeniowym. Są bardzo smaczne, a także zdrowe. Ciekawe, ja też ich spróbuję w tym roku. Spójrz tam, Karolku. O, jakie piękne kuleczki! Muszę je mieć. Jak się nazywają? To jarząbina. Rośnie na drzewie zwanym jarząb pospolity. O, mama mówiła, że ptaki bardzo lubią ją jeść. To prawda, ale ludzie również. Tylko nigdy nie na surowo. Wtedy są trujące. Moja babcia co roku na jesień gotuje jarząbinę. I robi z niej pyszny dżem. Hm, nie jestem pewien, czy by mi smakował. Za to liście na pewno mi się przydadzą. Ale patrz, to mu czerwony. Nie lubię trujaków, zaraz go kopnę. Nie wolno niszczyć grzybów Karolku. Mógłbyś za to nawet dostać mandat. Ja lubię mu Są piękne, a mój dziadek zawsze powtarza, że zwiastują one wysyp prawdziwków. Poszukajmy ich. Wow, faktycznie, ile ich tu jest? Zaraz pozbieram je do foliowego worka. Oj Karolku, nie wolno dawać grzybów do reklamówki. Grzyb się zapoci i będzie wydzielał trujące substancje. A poza tym, prawdziwki to inaczej borowiki. Sprawdźmy lepiej w aplikacji na telefonie, czy na pewno to te grzyby? Okej, okay. aplikacja mówi, że to borowik brzozowy, czyli rodzaj borowika szlachetnego. Jest to jeden z najsmaczniejszych grzybów. Pozbierajmy je do koszyka. Tylko nie wyrywaj, wykręcaj. Dobrze dobrze, już pamiętam. Alu, co ty robisz? Przytulam się do drzewa. Moja babcia powiedziała mi, że obejmowanie drzewa o białej korze przynosi szczęście, a także dodaje energii. A jak nazywa się to drzewo? To brzoza. Jej liście mają niezwykłe właściwości lecznicze, ale przydadzą się też do twojego projektu. O, następny grzyb! Wiesz co to? Nie jestem pewna, Karolku. Wygląda jak kurka, czyli pieprznik jadalny. Ale martwią mnie te blaszki. Ponoć to oznaka trującego grzyba. Hmm, a może wystarczy tego grzyba polizać? Jak będzie gorzki, to znaczy, że trujący. To nie jest najlepszy pomysł, Karolku. Niektóre grzyby mają dobry i słodki smak, a i tak są trujące, na przykład mu homor sromotnikowy. Na wszelki wypadek go nie zbierajmy. Patrz Ala, ile tu jeszcze drzew? Może zrobisz mi jakiś quiz? Dobrze, Karolku, pokażę ci liście i owoce, a ty będziesz zgadywał. Zaczynajmy! Co to za drzewo? To lipa! Co to za drzewo? Co to za drzewo? To wiąz. Co to za drzewo? To wierzba! Co to za drzewo? To jesion. Co to za drzewo? To olcha. Co to za drzewo? To kasztanowiec. Co to za drzewo? To dąb. Co to za drzewo? To klon. Co to za drzewo? To brzoza. Co to za drzewo? To jarząb! Brawo, Karolku, świetnie ci poszło. Przejdźmy się po lesie i zobaczmy, które grzyby są trujące, a które jadalne. To jest borowik szlachetny. Jak myślicie, można go zjeść? Tak! Brawo, borowik szlachetny, inaczej zwany prawdziwkiem, jest jednym z najsmaczniejszych i najbogatszych w wartości odżywczej grzybów występujących w polskich lasach. Przejdźmy dalej. To jest mu homor czerwony. Zbieramy czy zostawiamy? Wu, zostawiamy! Bardzo dobrze. Chyba każde dziecko na świecie zna tego pięknego, ale trującego grzyba. Pamiętajcie, żeby pod żadnym pozorem ich nie niszczyć. A co to za grzybki? To kurki! Moja mama daje je do jajecznicy pychotka! Bardzo dobrze! Fachowo tego grzyba nazywamy pieprznik jadalny. Jest bardzo smaczny i ma mnóstwo witamin. Zobaczcie, co mamy dalej. To będzie maślak? Można go jeść? Tak. Świetna odpowiedź. Maślaki to świetne grzyby dla początkujących grzybiarzy, bo łatwo je rozpoznać. Hm, a co to będzie? Uwaga! To mu homor sromotnikowy! Bardzo trujący grzyb. Masz rację. Muchomor zielonkawy, inaczej zwany sromotnikowym, to najbardziej toksyczny grzyb na świecie. Lepiej omijać go szerokim łukiem. Popatrzcie na tego grzyba. To podgrzybek brunatny. Weźmiemy go do koszyka, czy zostawimy? Weźmiemy! Bardzo dobrze. Podgrzybki brunatne są jadalne. Świetnie nadają się do suszenia i przetworów. O, spójrzcie tutaj to smardz. Jest to gatunek grzyba bardzo rzadko spotykany w polskich lasach dlatego podlega ochronie i nie wolno go niszczyć ani zrywać. Mamy tu niezłą kolekcję grzybów. Myślę, że starczy ich na dobry sos grzybowy do obiadku. Wracajmy do domu. A wy, dzieciaki, lubicie zbierać liście? Dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału. Pa pa! Jej, muszę uważać, to chyba sok. Wykorzystały to trzy sąsiednie państwa. Były bardzo silne i umówiły się, że wspólnie zaatakują nasz kraj.